Bum! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 26 puszek. Ach, jest! Wareczka 152. Idaho 7's Single Hop Hazy Ale. Dobra, koniec degustacji. Pierwsza warka w roku 2023 i mam nadzieję, że to jest powrót do mojego cyklicznego ważenia. Tak naprawdę nie zakładam, ile chciałbym ważyć warek w tym roku, ale tak po cichu myślę, żeby chociaż było te 10-12, czyli nie za dużo, biorąc pod uwagę, że od 2017 do 2023 152 warki, no to daje jednak trochę większą średnią roczną niż te 10-12, ale jak będzie tyle, to i tak będzie dobrze. Dobra, dlaczego w ogóle nie ważyłem? No, większa część z Was na pewno wie, że trochę ponad 2 lata temu urodził mi się syn Filip. No i oczywiście, nie był on tak naprawdę przyczyną, dlaczego ważyłem mniej. Raczej przyczyną było to, że trochę mi się odechciało ważyć. Oczywiście, pojawiły się nowe priorytety, no i jednak wolałem spędzać trochę więcej czasu na innych rzeczach, niż organizować sobie czas na ważenie piwa, gdzie tego czasu tak naprawdę trzeba trochę poświęcić. No, znalazłbym go, ale tak naprawdę odpuściłem, no a z tym odpuszczeniem wiązało się to, że filmów na tym kanale pojawiało się mniej, no i ogólnie kanał troszkę podupadł. Dobra, jeżeli chodzi o samo piwko, no to ta warka była ważona wspólnie z browarem Mitles, browar domowy Mitles, który też prowadzi swój browar kontraktowy pod nazwą Lobster. Robię to razem z Grześkiem, także jeżeli nie mieliście okazji jeszcze spróbować, to polecam. Mają naprawdę niektóre bardzo ciekawe piwka. No i jeżeli chodzi o to piwo, to dla mnie osobiście to była praktycznie warka numer 1. Dlaczego? Bo praktycznie całość była robiona na sprzęcie, nieznanym mi zupełnie sprzęcie. A co to było? Pierwsza rzecz. Grindfather G40. Tak naprawdę po prostu większa wersja G30, którą posiadam, no ale tam pewne niuanse związane ze sterownikiem może były trochę inne, głównie z połączeniem z aplikacją, bo wszystko odbywało się przez Wi-Fi. No a później zaczął się już festiwal nowości, czyli fermentory ciśnieniowe, puszkarka oraz nalewarka, butle CO2, pełno jakichś wężyków, zaworów, złączek i tak dalej, z którymi nie jestem zupełnie zaznajomiony i po prostu pierwsze razy, które tam byłem w garażu, no to jak to wszystko widziałem, no to czułem się po prostu jak dziecko we mgle. Nie wiedziałem, o co chodzi, no ale jest to bardzo fajne uczucie. Uczucie tego, że po prostu zaczynasz uczyć się jakichś nowych rzeczy, co mnie osobiście bardzo jara, jeżeli muszę się czegoś nauczyć, no bo wtedy zdobywasz nowe skille i możesz poszerzyć swój jakby repertuar działań. Masz po prostu więcej możliwości. Okej, jeżeli chodzi o samo piwo, to co tak naprawdę chcieliśmy uzyskać? No, tak naprawdę nie było pomysłu od samego początku, co chcemy zrobić, no a potem pojawił się taki plan, że może sprawdzimy srogie chmielenie na hopstand i jak to wszystko działa. No bo oczywiście problemem, albo jeszcze taką niewiadomą dla młodych, czy nawet średnio zaawansowanych piwowarów jest to, jak najlepiej wykorzystać chmiel, tak żeby wyciągnąć z niego wszystko, co najlepsze. Oczywiście można stosować różne metody, czyli jakiś klasyk, czyli chmielenie na 60 minut na goryczkę, potem 30 minut na smakogoryczkę, potem na 15 minut na smak, potem na 10, na 5, na 3, na 2,5, na 15 sekund na wyłączenie palnika i w końcu dochodzimy do hopstandu oraz chmielenia na zimno. Pokrótce to jest ta historia, jeżeli chodzi o sposoby chmielenia. No i my tutaj skupiliśmy się na chmieleniu na hopstand. Co to jest hopstand? No hopstand to jest po prostu wrzucenie chmielu, pewnej jego ilości na określony czas w określonej temperaturze. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to przyjęło się, że jest to około 78 stopni. Dlaczego? No bo w tej temperaturze olejki mogą dobrze przejść z chmielu do brzeczki,
a jednak nie następuje izomeryzacja alfokwasów na takim poziomie, jakby to było w gorącej brzeczce, czyli powyżej powiedzmy tych 80 stopni. Oczywiście coś tam izomeryzuje, no i jakaś goryczka może się wytworzyć. No ale 20 minut, tyle co my przyjęliśmy na hopstand, gdzie uważa się, że najlepiej trzymać to między tam 10 a 30, nie dłużej, no to jednak tej goryczki nie powinno być wyczuwalnie dużo. Powinno jej po prostu być mało, jeżeli jest to oczywiście jedyny chmiel, który został dodany. Jeżeli daliśmy na goryczkę, no to ta goryczka oczywiście będzie, bo tak zakładaliśmy, że chcemy. No i te nasze poszukiwania, najlepsze metody chmielenia trwają i moim zdaniem jesteśmy już coraz bliżej. Idąc za tym, co wyszło w tym piwie, jak można jeszcze to delikatnie podkręcić, uważam, że chmielenie na hopstand plus chmielenie na cichą, czyli na fermentację już, drugą fermentację, fermentację cichą, drobną ilością chmielu, powiedzmy 5 do 8 gramów na litr w niskiej temperaturze, czyli powiedzmy tych 3 do 5 stopni, krótko, 1-2 dni, to będzie coś, co sprawi, że piwa będą o profilu bardzo chmielowym. Tutaj na hopstand daliśmy 300 gramów Idaho 7, 300 gramów na około 40 litrów brzeczki, czyli nie jest to jakaś potężna ilość, no ale jak Wam pokażę w degustacji, jeszcze podkręcając sam aromat tego piwa chmieleniem na zimno, 6 gramów na litr, 3 stopnie Celsjusza, 24 godziny sprawiłoby to, że to piwo byłoby jeszcze lepsze. A jakie jest, to już za chwilę. No ogólnie o ciekawych metodach chmielenia i o całym systemie chmielenia dowiecie się z tej książki. Ja mam jeszcze wersję angielską, bo jak ją kupiłem, to nie było jeszcze wersji polskiej, teraz już jest wersja polska. Oczywiście ja byłem schowany pod dywanem w szafie i ominęła mnie możliwość zakupu tej książki po polsku. Pewnie ona jeszcze jest dostępna. Może ją kupię, ale po co, jak mam po angielsku. No z niej się właśnie dowiecie, że chmielenie krótkie w niskiej temperaturze, czy chmielenie na hopstand powoduje, że piwo jest spoko. Inna ciekawa rzecz z tej książki, no to trzymać chmiel aromatyczny w zamrażarce i będzie dobrze nawet z 2, a na pewno rok. To jest streszczenie tej książki. No a Wasz ulubiony sposób chmielenia to jest jaki? Napiszcie oczywiście w komentarzach. Chętnie się dowiem, czy można robić jeszcze coś lepiej. Dobra, jeżeli chodzi o samą recepturę, no to generalnie nie była ona jakoś bardzo złożona. Jeżeli chodzi o zasyp, no to podstawę stanowił słód pilzneński 9 kg i był tam dodatek jeszcze płatków pszennych kilogram i słodu, nie płatków, tylko słodu owsianego około 2 kg, czyli w sumie szybko licząc 12 kg zasypu. Zacieraliśmy w jedno temperaturowo 67 stopni, czyli można powiedzieć, że na wytrawnie. No i zacieranie trwało 1,5 godziny, tak około co 20 minut mieszaliśmy cały zacier, z tego względu, że wydajność na tym grindfederze G40 przy takim zasypie nie jest zbyt duża, no i jednak trzeba to trochę mieszać. No finalnie z tego zasypu wyszło trochę ponad 40 litrów brzeczki, która miała 14,2 BLG. Mówimy już o brzeczce nastawnej, czyli przed samym dodaniem drożdży. No dobra, jak jestem już przy drożdżach, no to nietypowe drożdże jak na mnie, bo użyłem je pierwszy raz w swoim życiu. No i uważam, że chyba są to trochę niedocenione drożdże, bo są to drożdże Fermentis K97 i są one dedykowane do stylów German Ale, czyli takich jak na przykład Kelsch. I są to drożdże, które pracują w trochę niższych temperaturach niż klasyczne US05. My startowaliśmy całą zabawę z fermentacją w 14 stopniach, no i tam po około tygodniu podnieśliśmy do 17. No oczywiście mieliśmy lekkie przygody, jeżeli chodzi o samą fermentację, a przygoda była związana z tym, że w pomieszczeniu, w którym fermentacja była przeprowadzana, okazało się, że temperatura spadła do 13 stopni Celsjusza. No i po tym tygodniu, gdzie tak naprawdę fermentacja już powinna być skończona, to z 14,2 brzeczka zeszła tylko do 6.
I oczywiście był to bardzo zły omen, no bo jednak tamtego cukru było za dużo jak na ten czas fermentacji. No to stwierdziliśmy, no co możemy zrobić teraz? Podnieśmy temperaturę do 17, podnieśliśmy ją z wykorzystaniem pasa grzewczego, no i jednak to uratowało nam piwo i całą fermentację, no i drożdże finalnie zeszły z brzeczką do 3 PLG, z ekstraktem oczywiście, brzeczka 3 PLG, co już w pełni nas satysfakcjonowało i mogliśmy przystąpić do nagazowywania piwa. Tak naprawdę to piwo się nagazowywało podczas fermentacji naturalnie, no bo było robione w fermentorze ciśnieniowym, gdzie tam nic nie wylatuje, tylko po prostu całe CO2, znaczy nie całe, część CO2 przechodzi do piwa, no i piwo jest już naturalnie gazowane tym CO2, które sobie samo wyprodukuje. Niestety, fermentor okazał się trochę nieszczelny, no i gdzieś te CO2 uciekało, no i piwo nie było przez ten czas, co zakładaliśmy, nie było tak nagazowane, jakbyśmy chcieli. Tam oczywiście Damian jeszcze podbił CO2 z butli. Poczekaliśmy jeszcze kilka dni, no i stwierdziliśmy, że dobra, puszkujemy, choć mieliśmy świadomość tego, że tego gazu może być tam za mało, no ale zależało nam na czasie, żeby zrobić to puszkowanie w tym tygodniu, w którym chcieliśmy to zrobić, a nie odkładać tego na później, no bo tak sobie po prostu założyliśmy i stwierdziliśmy, że piwo będzie lepsze, jeżeli zapuszkujemy je teraz, mimo że będzie troszkę niedogazowane. Jeżeli chodzi o poziom nagazowania, to mignęła mi taka cyfra jak 1,3 jednostki CO2. Być może tyle właśnie jest, bo piwo nie jest zbyt mocno gazowane, co jednak nie jest aż tak dużym minusem, jak myślałem, że będzie. Pokażę Wam to zaraz wszystko na degustacji. No tak, no i tak to właśnie wyglądało. Zacieranie, fermentacja. No o hopstędzie już Wam powiedziałem. 20 minut, 78 stopni, 300 gramów Idaho 7. I to był jedyny chmiel, który użyliśmy podczas całego procesu produkcji tego piwa. Idaho 7, co to jest w ogóle za chmiel? My mieliśmy wersję z roku 20, chyba jeszcze pierwszego, no ale była ona trzymana w zamrażarniku, także temu chmielowi nie powinno się za dużo stać, jeżeli chodzi o jego walory aromatyczne. No a jakie są kluczowe walory aromatyczne chmielu Idaho 7? Oczywiście korzystam ze ściągawki ze strony Yakima Wally Hops, skąd właśnie ten chmiel pochodzi. Cytrusowe, aromaty drzewne i słodkie owoce. Jakie to są słodkie owoce? Takie jak gława bądź morela. Jeżeli chodzi o parametry tego chmielu, no to alfa kwasy 13-15%, sporo. Wydawać by się mogło, że można by go użyć na goryczkę, ale po co? Beta kwasy 4-5% i to ta i olejki w sumie 1 do 1,2 ml na 100 gramów. Jeżeli chodzi o samą kompozycję alfa kwasów, no to dominujący był myrcen 45-55%. No i to, co może interesować piwowara, czyli kohumulon. Kohumulon uchodzi za taki alfa kwas, który może wnosić do piwa taką ciężką, bardziej szorstką goryczkę. No i tutaj piwowarzy się spierają. Najnowsze chyba badania pokazują, że jest to bardzo subiektywne i nawet wysokie poziomy kohumulonu nie powodują tego, że to piwo jest przesadnie takie ostro goryczkowe, chociaż ja miałem wspomnienie z takim chmielem, co się nazywa Galaxy, który też uchodzi za taki, który ma dużo kohumulonu, no i jednak ta goryczka mi wyszła kiepska. Nie wiem, czy to było związane z kohumulonem, czy ogólnie z złym sposobem chmielania, może po prostu dałem za dużo tego chmielu. Także obecnie uważa się i badania na przykład na brulozofii pokazują to, że nawet wysokie stężenia kohumulonu nie powodują to, że goryczka jest kiepska. Mogłoby na to wskazywać, że jest taki chmiel, który się nazywa Chinook, który jest często używany, jeżeli chodzi o chmielenie na goryczkę bądź też na aromat. No jednak ta goryczka jest całkiem okej. No jak? No dobrze, że przypominacie. Pierwszy raz widzicie u mnie coś takiego jak piwo w puszce. Jest to trochę droga zabawa, jeżeli droższa zabawa niż butelki, jeżeli chodzi o piwowarów domowych. No bo oczywiście butelki, jak chcesz kupić nową z kapslem, to jest powiedzmy złotówka. Łatwiej jest, taniej jest odzyskać jakieś butelki po jakichś innych piwach. Wystarczy po prostu umyć, ściągnąć etykietę, no i już jest ta butelka dosyć tanio. No a sama taka puszka z wieczkiem to jest koszt coś około plus minus 2 zł, czy nie wiem, 2 zł 10 groszy. Także jest to dwa razy drożej niż byś kupował na przykład butelkę
z kapslem, czyli podnosi to cenę piwa. No i oczywiście, żeby połączyć wieczko z tą puszką, czyli po prostu zapuszkować, potrzebny jest sprzęt. My używaliśmy puszkarki Canular, tak? I ona kosztuje coś około 1600 zł. Do tego jeszcze był nalewak, który wbijał CO2 do puszki podczas... Najpierw był wbijany CO2, potem było nalewane, to CO2 się wypychało. No i nie wiem, ile kosztuje taka nalewarka, ale pewnie też nie są to jakieś tanie rzeczy. Czyli samo puszkowanie takie prawilne w warunkach domowych to już jest spory wydatek. Także fajnie, że Meatless ma coś takiego, może udostępnić, no bo nie wiem, czy zdecydowałbym się na zakup takiego sprzętu. No a piwa puszkowane uchodzą za takie, które się utleniają trochę mniej, bo jednak tego światła tam nie wchodzi. No i sam smak, walory chmielowe też subiektywnie podobno są nawet lepsze. Dobra, przejdźmy teraz do samej degustacji, która będzie już zwieńczeniem tego wszystkiego, co powiedziałem. A mianowicie, jak widzicie, gazu za dużo nie ma, ale... Kolor piwa jest może ton jaśniejszy niż to, co widzicie w tym momencie. Ja może w postprodukcji trochę zrobię to, żeby on był taki, jak jest wizualnie naprawdę. A naprawdę jest hazy oraz jest koloru żółtego, złotego, można tak powiedzieć. Piana jest, utrzymuje się, jest drobna pecherzykowa. No i jest, widać tych bąbelków tutaj nie za dużo. No i zapach. Zapach jest naprawdę przyjemny, jest delikatnie chmielowy, jest trochę za mało chmielowy, jeżeli byśmy chcieli ważyć piwo, które miałoby być w aromacie mocno chmielowe. Tu z założenia wiedzieliśmy, że tego aromatu może nie być, bo tylko hopsten, tak? Mimo to w aromacie jest chmiel, tak? Jest też poza tym chmielem słodowość. Jest to słodki, przyjemny zapach. Ciężko mi jest teraz określić, czy są tu jakieś estry. Na pewno są, ale czy są w takim natężeniu, że je wyczuć? Być może, chociaż dla mnie jest to bardzo ciężkie do wykrycia, bo ten aromat chmielu, słodu tutaj się tak miesza, że te estry, nawet jeżeli są, no to są chyba na niskim poziomie i na pewno są bardzo fajne i przyjemne. Nie ma tutaj w aromacie żadnych złych aromatów, zapachów. W aromacie nie ma złych. Nie ma zła w aromacie. Zło pojawiło się teraz w moim piwie, bo dostało się do niego białko w postaci muszki. No oczywiście muszki świadczą o tym, że piwo jest świetne. Ja ją wyciągnę, bo jej nie chcę. Zrobimy tak. Dobra. Kamy nie ma, to bo wycieram później. Okej. Okay. Dobra, biorę pierwszy łyk. Nie jest to pierwszy łyk tego piwa, bo już oczywiście je piłem. Słodycz. Jest lekkie nagazowanie. Jest lekka goryczka, która chyba jest związana z tym, że ten chmiel tutaj się trochę unosi. Ale jest tak naprawdę na bardzo subtelnym poziomie. Piwo jest pełne, przyjemne, smaczne. No, tak jakby się chciało gryźć takie owoce, wiecie. Do pełni orzeźwienia jednak brakuje tutaj tego trochę CO2, ale jeżeli chodzi o walory smakowo-estetyczne, to piwo jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem. Na pewno jest troszkę te chmielenie na hopsen do poprawienia, bo oczekiwałbym w ogóle, żeby nie było tej takiej goryczki pochodzenia chmielowego, które się tutaj unosi. Pewnie zrobiłbym następną taką warkę, zmniejszyłbym ilość chmielu na hopstend i ten chmiel plus może jeszcze jakiś dodatkowy poświęcił na krótkie i zimne chmielenie i zobaczyłbym, co wyszło. Myślę, że zrobimy następne piwo z takim samym zasypem, z tym samym chmielem, tylko dodamy jeszcze chmiel na zimno, krótko. I zobaczymy, jaka będzie różnica. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o
te piwko. Jak widzicie, piana nie jest zbyt sroga, tylko trochę jej tam jest. Także ja sobie teraz dokończę. A my się widzimy, mam nadzieję, już niedługo, następnym razem. Także trzymajcie się i cześć, do następnego.